Cześć. Kiedy ktoś pyta Cię o zdanie albo coś Ci proponuje, to kiedy chcesz się zgodzić, nie odpowiadasz czasami yes? Jeśli tak, to w tym odcinku pokażę Ci, jak inaczej możesz odpowiedzieć twierdząco na propozycje, na prośby i kiedy chcesz zgodzić się z czyjąś opinią. Zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Zacznijmy od próśb. Kiedy ktoś zaczyna zdanie od can you albo could you, na przykład can you help me, czyli czy możesz mi pomóc, albo could you help me, czy mogłabyś mi pomóc i chcemy się zgodzić, to możemy odpowiedzieć w taki oto sposób. No problem. Certainly. Sure. Sure thing. Of course. No worries. I jeszcze jedna ważna rzecz. Chciałabym zwrócić uwagę na dwa bardzo często pojawiające się słowa, a mianowicie OK i fine. One są trochę tak na odczepne i znaczą nic innego jak no dobra, niech Ci będzie. Wszystko zależy od intonacji. Jeżeli powiecie to z dobrą intonacją, no to jest do zaakceptowania. Ale ja raczej bym ich nie używała. Spróbujcie zastąpić słowo OK albo fine innymi słowami, o których wspomniałam wcześniej. Kolejny punkt to zgadzanie się z opinią. Kiedy zgadzamy się z czyimś zdaniem, jak możemy odpowiedzieć? Indeed. Totally. Absolutely. So true. He, she really is. He, she really was. Yep. Yeah. I ostatni, trzeci punkt. Kiedy chcemy odpowiedzieć na propozycję? Jak możemy zareagować? Absolutely. I'd love to. I'd love that. Why not? All right. I znowu, możecie użyć OK, ale uwaga na prawidłową intonację. Mam nadzieję, że Wam pomogłam i podobał Wam się ten odcinek. Jeśli tak, to oczywiście proszę Was o łapkę w górę i o subskrypcję tego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Cześć!